Rok dobiega końca, więc czas na najważniejsze podsumowanie na tym kanale, czyli top 7 najważniejszych, najlepszych dodatków do gazetek LEGO z 2023. Nie tracimy czasu, lecimy! Bzium, bzium, w sensie odgłosy latania, bzium, lecimy, bzium. Siemano, klockowy świr, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Rok rocznie dajemy sobie tutaj takie podsumowanie, które to dodatki były najlepsze w danym roku. I czasem też na przykład rzucałem sobie co do zasady na przykład top 7 zestawów z danego roku, ale że w tym roku wprowadziłem sobie taką nową zasadę, że kupuję maksymalnie 23 zestawy rocznie, co by the way nie do końca wyszło, ale o tym ogólnie opowiem więcej na podsumowaniu roku. No to wiecie, no to jakby z 23, 7 to 1/3, no nie chciałem się tutaj wygłupiać. Co do zestawów nie jestem alfą i omegą, znaczy nie mam wszystkich, nie mam większości, nie mam nawet jakiejś części. Ale gazetki to już co innego, bo tutaj mam każdy jeden numer gazetki, która w tym roku wyszła. Czekajcie, ja się szybko myślę. Nie, no chyba wszystko mam. Więc tutaj już coś do powiedzenia mam. W związku z tym myślę, że mogę podsumować ten rok w ten sposób, więc... Numer 7! Tylko powiem, że w ogóle w tym roku wyszła... Nie, mówię to co roku. Bardzo fajna ta topka, ponieważ, jeżeli się nie mylę i teraz, bo... Tak. Każdy numer ma inne jak gazetka, inna nazwa, w sensie inna marka, inne coś. Nie ma czegoś takiego, że na pierwszych trzech na przykład jest Friends, albo Dreams, albo cokolwiek. Faktycznie ułożyło się mega ciekawie, więc numer 7 jeszcze raz. I tutaj, tutaj dałem coś, co, po którym może wyjść większość z was tego kanału. Duplo! Mieliśmy jednorazowo Duplo, ja wiem, to było jednorazowe wydanie tego magazynu Duplo, ale go mieliśmy i wiecie, jak się kupuje te gazetki, tudzież dostaje hashtag współpraca od wydawnictwa od kilku lat, no to fajne jest takie miłe odświeżenie, że dostaliśmy coś nowego. Nawet jeśli to był jednorazowy numer, chociaż pamiętajmy, że jeszcze kiedyś był przecież Jurassic World w tej kwestii duplowy, więc mam nadzieję, że raz do roku będzie taka gazetka z Duplem wychodziła i jest to małe, fajne, miłe odświeżenie. I nie zapominajmy, że może ty się nie interesujesz, może ty się nie interesujesz, może nawet ty się nie interesujesz Duplo, ale są osoby, które się interesują. Jeszcze ja. I dla których taka opcja jest po prostu fajną, tanią, powiedzmy, opcją zdobycia takiej figurki Duplo. Dla mnie, mimo wszystko, jest to fajne, właśnie taki powiew świeżości w tym gazetkowie. Więc dla mnie na siódemce trochę też tak na zachętę dla wydawnictwa, wiecie, żeby wydawali więcej właśnie takich opałów i takiej świeżości. Numer 6! I tutaj zaraz, jeżeli po poprzedniej pozycji nie wyszło dużo ludzi, to po tej na pewno wyjdzie, bo zdecydowana część fanów Ninjago tutaj się oburzy i powie, jak to moje Ninjago dopiero na 6 pozycji, jak to? Plocka dał czas się wyjaśnić. No ale niestety, słuchajcie, uważam, że były dużo znacznie lepsze pozycje w tym roku i Ninjago ląduje na 6, co nie zmienia faktu, że naprawdę było mocne. Mówiłem o tym, w ogóle teraz w shortsach rzucam wszystkie dodatki z danych gazetek i naprawdę mieliśmy smoki, mieliśmy Garmadonów Oni, mieliśmy, kurczę, wiecie, tych kryształowych wszystkich i naprawdę to był mocny, solidny rok. Jednakże już ten poziom gazetek do takiego poziomu przyzwyczaił, że no fajnie, zrobiło to wrażenie, ale nie spadło mi nic z głowy, mi nie spadło. A figurką, którą tu zdecydowałem, że umieszczę, wahałem się między trochę właśnie Oni, Garmadonem, trochę między Rasem, ale już wiecie, że to nie te pozycje zostały. Dałem tutaj mimo wszystko Asfirę. Wiem, że większość z was teraz może zapisze, że to nie jest jakaś fenomenalna figurka. Dla mnie, kurczę, jest jednak ta żmija, robi wrażenie. Pamiętajcie, że nie jestem jakimś ultrasem Ninjago i po prostu oceniam jej wygląd jako taki laik trochę. I po prostu mi Asfira z tych wszystkich figurek chyba najbardziej się spodobała i zrobiła na mnie największe wrażenie. Więc to jej przyznałem tą 6. Numer 5! Nie byłoby tego podsumowania, gdyby nie rokrocznie umieszczenie tutaj magazynu LEGO Explorer. I ten magazyn ląduje tutaj. I też się wahałem, bo ostatni numer ten z rakietą nie był zły. Ja wiem, że powtarzam to często przy recenzjach Explorera, to nie jest magazyn, który kupuję dla dodatków. Wręcz przeciwnie, go głównie kupuję dla magazynu, a dodatki raczej są, bo są, ale kupuję go dla tych zachęt do budowania, dla tych pomysłów, idei i troszkę też tej wiedzy, który sam nawet jako chłop podchodzący już po 40 nie mam, a z tego magazynu nawet czerpę w fajny i przyjemny sposób. Jednakże są takie dodatki jak chociażby Smok. I to Smokowi przyznaję pozycję numer 5, ponieważ tak, teraz jestem spod Krakowa, chociaż Krakowa specjalnie nie lubię, to uważam, że ten polibach powinien być jakimś znakiem towarowym Krakowa i powinien być sprzedawany na rynku zamiast ciupak i muszelek i coś jeszcze tutaj w Krakowie, poduszki z Justinem Bieberem pewnie też. Emerbol, co? Tak, wiem, czy sprzedawało 10 lat temu, ale dzisiaj też się coś na pewno sprzedaje. Pewnie gąska pipa! W związku z tym uważam, że naprawdę jest to bardzo fajny polibarzek, który po prostu ładnie też prezentuje się na półce. A jeżeli ktoś akurat był wtedy w Krakowie na wycieczce i kupił go przy okazji, tylko dodatkowy plus. Sam z tych smoczków zrobiłem więcej, no
stali fanowie na moim kanale już to wiedzą. Ci nie stali, ci nowi, zapraszam do kliknięcia w subskrypcję. Myślę, że warto, myślę, że będzie ciekawie. Znaczy, myślę, że już jest, ale będzie tylko lepiej. No i robiłem alternatywy dla tych smoków. Robiłem tam różne te smoki, naprawdę sporo się dobawiłem, co było dowodem, że faktycznie ten dodatek podobał mi się najbardziej. A kto znalazł się zaraz poza podium? Ktoś, kogo bardzo mi szkoda. Szkoda tak bardzo, że aż uraczę was reklamami. A nie pierwszy raz, prawda? Kto się nie zmieścił na podium? Tutaj powiem wam, że miałem bardzo duże wahania między trójką a czwórką. Naprawdę z pół godziny chyba myślałem. Czemu jak to przesuwam to ci w dół? Nie wiem, ale pół godziny myślałem, która pozycja będzie trzecia, a która czwarta. I niestety na czwartym miejscu poza podium dla mnie znalazło się LEGO City. I tutaj znów miałem, wiecie, mocny rozłam, którą z tych pozycji umieścić. Miałem dwóch faworytów. Jednym z nich był skuter śnieżny. I od razu powiem, że no, jak mnie znacie, to wiecie, dążyłem tu do tych tak zwanych zestawów zadyszkę. Zestawów, które przypomnę mi mocno zestawy z dzieciństwa, tak zwane zestawy komplety, gdzie mam jakiś pojazd, jakąś figurkę. I wiem, że w większości City to mamy, chociaż bywały też takie City, gdzie była figurka z jakimś lekkim dodatkiem. Ale już wiecie w takim razie, że tutaj wchodzi w rachubę figurka plus pojazd. Mimo, że nie jest to skuter śnieżny, a wygrał jak dla mnie skuter, ale podwodny. Świetny dodatek, nie tylko figurka, ale i ten skuterek, fragment jakiejś tam fauny i flory, bo i był krab, i była ta roślinka pod wodem, kompas, beczka, miecz. Naprawdę fajny dodatek z mega ilością dodatków, i to ciekawych dodatków, a nie zwykłych klocków. Bardzo przypominało mi to właśnie moje dzieciństwo, moje zestawy za dyszkę z dzieciństwa i mówię, no za dwie dyszki, no kurczę. I to niestety nie zmieściło się na podium. A czemu? Numer 3, bo na numerze trzecim znalazło się, i teraz werble powoli, bo to już właściwie jest podium, i Dreams. Dreams, mamy nowy magazyn, jest to dość świeży magazyn, więc też nie chciałem, nie wiadomo jak, bo tu, czekajcie, jak na drugim jest, na trzecim jest Dreams, to co jest wyżej, dobra. W związku z tym też wiecie, tu nie chcę peanów zbyt wcześnie dla tej pozycji wyśpiewywać, jednakże póki co idzie bardzo dobrze, trochę jak Minecraft. Póki co mieliśmy w pierwszym magazynie dwie figurki, w drugim jedną bardzo dobrą, a trzeci to po prostu pozamiata nam w styczniu, gdy dostaniemy tego, wiecie, króla koszmarnego, więc jakby zapowiada się bardzo dobrze i wiem, że ten dodatek nie był jakiś fenomenalny, ale wiecie, tak jak mówię, dwie dyszki, dwie figurki. Sam jestem ogromnym fanem Dreamsu. Moim zestawem roku, no skoro tak zaspoileruję, troszkę będzie drzewo z Dreamsa, które teraz tu zerkam, bo ja święta dostałem i cały czas jeszcze sobie buduję. W związku z tym, faktycznie, no, temu magazynowi nawet daję trójkę, bo cały czas ten stosunek do ceny wygląda tu bardzo dobrze. Numer 2! No i co się znalazło w takim razie na dwójce, zapytacie? Kurczę, no co nam zostało? Batman, Jurassic World, Marvel. I właśnie, Marvela tu nie ma. Długo się wahałem i faktycznie Marvel miał tu wskoczyć zamiast Duplo, ale no, wygrała świeżość. Co zostało? Jurassic World jeszcze? A, z oczywistych względów, bo tego nie wiedziałem na początku, myślamy tu zwykłe magazyny, nie ma tu ani magazynów XXL, ani wiecie, Ninjago Legacy, puszek po 4 dyszki, są tu magazyny te raczej do 2 dyszek. Choć wiem, że Duplo nie kosztowało 2 dyszki, ale wiecie, o co mi chodzi, podstawowe magazyny. Na numerze 2 natomiast zmieściło się Friends. Moi drodzy, magazyn Friends rokrocznie jest magazynem, który ja wychwalam. Reboot Friends jest absolutnie genialny, a dodatki do tego magazynu są naprawdę świetne, szczególnie jeżeli macie miasto. Teraz mi nie powiecie, że nie ma miasta, bo co prawda dalej nie ma miasta, ale ci, co oglądali ostatniego Elzupa, wiedzą, że miasto powróci. Więc nadróbcie Elzupa, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, mój ostatni odcinek. I skromnie powiem, że uważam, że jest fajny, a wasza podjarka w komentarzach tylko to potwierdza. Więc jakby, wiecie, fajne dodatki do miasta, jeżeli tego posiadacie, przyczepiacie sobie coś do ulicy i jest spoko, więc dodatki od początku się dla mnie, od początku magazynu, czyli już od 2016, od kiedy go kupuję, się dla mnie bronią, a teraz jest tylko lepiej. I jaka pozycja konkretnie? Bar sushi. Znam wiele osób, które nigdy nie kupiło magazynu Friends, a na bar sushi się skusiło. Świetne, fajne, samodzielne stoisko, które można postawić wszędzie. To sushi, które samo w sobie już było opłacalne w tym wypadku, bo tyle go tam dostaliśmy. Co tutaj dużo gadać, pewnie sam nie kupujesz Friends, a na ten magazyn patrzyłeś albo nie kupiłeś. Numer 1! No i co, moi drodzy, może być na numerze 1? Oglądacie mnie może nie od dziś, a może od dziś. Mówiłem, że o subach nie będę się powtarzał, jednakże... Ten magazyn już od 2-3 lat non-stop ma to podium, non-stop jest wysoko i tutaj nie da się inaczej. LEGO Minecraft. Ja od początku tego magazynu mówię, że to jest taki faworyt, któremu nie spada włos z głowy, laur, buty, nic mu nie spada po prostu. On idzie cały czas trzymając świetną formę. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim zostawiamy w nim dwie figurki za 20 zł. Wiecie, można się burzyć, że magazyny w ciągu tych 5 lat poszły z 13 zł na 20.
A nie poszło to często wiecie, z jakością, z wielkością zestawów, oczywiście, idzie to wprawdzie z inflacją. Ale mimo wszystko dostajemy taki Minecraft, czy właśnie Dreams, którym tu wspominałem, chociaż tam raz była dwie figurki, dobra, gdzie dostajemy dwie figurki w tej cenie, plus jakiś mikrokonstrukt, albo w poprzednim numerze figurkę, lamę, osę i fragment terenu. No czy to nie jest fenomenalny stosunek ceny do jakości? W związku z tym zwycięzca nie może być inny, a zwycięzcę tutaj dokładnie konkretny numer, który mu daje, to Enderman. Nie tylko figurka inna niż Steve czy Alex, co jest świetne, ale i Enderman, którego sam jego ceny były dużo większe niż ta gazetka. Chociaż tak naprawdę mógłbym tu umieścić większość tych magazynów, chyba tylko też ze szkieletem i pająkiem mógłbym tu wykluczyć. Poza tym były figurki też, i był ten śluz, właściwie trzecia figurka. Naprawdę, cena, stosunek ceny do jakości jest tu fenomenalny. Już nie mówię o tym, że wystarczy kupić jakieś podstawowe kilka plate'ów, kilka brików i z tych samych magazynów możemy ułożyć sobie świetne dioramki, scenki i tak dalej na półce. Trochę jak Jurassic World, który też to jakimś cudem nie trafił, bo w tym roku był wyjątkowo nudny, choć w poprzednich latach go zachwalałem. W związku z tym tu nie może być inaczej, po prostu ten stosunek ceny do jakości nie może powiedzieć nam: nie, klockozaur, nie dawaj tego na podium. Moi mili, top 7 gazetek moim zdaniem wygląda tak. I nie było to jakichś porażających zwycięstw, jakichś też druzgocących porażek, chociaż bardziej by się te drugie znalazły niż te pierwsze. Był to po bardzo dobry rok i to naprawdę, ten poziom gazetek mam wrażenie rok rocznie rośnie, bo tak serio nawet z samego właśnie Ninjago mógłbym to top 7 znaleźć, z samego Minecrafta mógłbym to znaleźć, Star Wars kurczaki po. Mieliśmy ma więcej figurek niż konstrukcja, bo porówno, gdzie kiedyś to były tylko konstrukcja i te figurki też były super. W związku z tym tak naprawdę to top 7 można by zamienić na top 50. Nie ma tu wygranych i przegranych. Są ciut lepsi, ciut słabsi, ale nie ma tak naprawdę czegoś takiego, co by tutaj ostro, wiecie, dało nam do myślenia, że coś jest nie tak, w sensie coś poszło nie tak, więc jakby jest bardzo dobry w tych gazetkach. Moja 7 prezentuje się tak, oczywiście pamiętajcie, że to jest moja subiektywna lista, bo nie ma czegoś takiego jak obiektywna lista. Te magazyny podobają się najbardziej, zasługują na tą topkę i tak to wygląda w tym roku. Jak będzie w przyszłym, trzymam kciuki, by było tylko lepiej, a wy oglądajcie też inne filmy na moim kanale, by zobaczyć, czy nie tylko topki mi wychodzą, chociaż pewnie większość z was za topkami też nie wyszła. Nie wiem, dzięki, że byliście. Trzymajcie się, do zobaczenia w podsumowaniu za rok, ale inne filmy wcześniej za rok, więc wiecie, bye!